Coś, jestem szczególnie ciekaw, co powiedzą nasi eksperci tym razem. Andrzeju, gratuluję ci świetnego zespołu. Kasiu, pierwsza opinia jest twoja. Wiecie, o co chodzi w dobrym przekazie piosenki, we wspaniałym wykonaniu? Żeby mieć ściśnięty głos i żeby naprawdę włosy stanęły na ręce. I tak było u was, po prostu... Wiecie, dlaczego jestem zła? Że dzisiaj wam Jula zabiera miejsce i że ona nie odpadnie, bo wy jesteście dzisiaj numer jeden. Wojtku, Wojciech Jagielski. Jak sam powiedziałeś, to było coś, tylko nie wiem co. Bo co prawda emocje jakieś rzeczywiście w tym przekazie są, ja czułem to. Może to jest kwestia osobistego jakby odczucia. Mnie osobiście za bardzo po prostu głos Klaudii jakoś nie przekonuje. Troszeczkę mi tak... Jakby to powiedzieć, wydaje się nieco dziecinny. Wszystkim ale... odpowiada, tobie nie odpowiada. Ale to jest moje odczucie. Alicja. Bardzo trudna piosenka. Wiem, o czym Wojtek mówi. To jest tak, że musiałaś śpiewać bardzo wysoko i bardzo nisko. Doły nie były do końca brzmiące, natomiast to serce twoje na dłoni przekonało mnie interpretacją. Także to, co powiedział Andrzej w materiale, absolutnie. Czasami może jakaś nuta nie wyjść, natomiast jeśli jest interpretacja, to jest okej. Okay. Ty tu zgadzasz się z tym, co powiedziała Alicja? Widzicie, to ja się z Liwą rzadko zgadzam. Bo ja to, no dla mnie to było ciekawe. Bomba, tak na mnie naparłaś, słuchaj. Że jako odbiornik twój, to nie mogłem sobie poradzić, musiałem od Katarzyny pożyczyć sobie pół Katarzyny, żeby odbierać siebie w pełnym paśmie. Malenia, jesteś niezwykła. No to się zgodziłeś ze mną. Zgodziłem się? Zgodziłeś się.